Witam i zapraszam na kolejny odcinek. Jest to już 75. odcinek z serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. Wita się z wami Nigrum oczywiście, jak i też zaprasza na serwer Discord, który prowadzimy razem z Nietoperkiem. Moi drodzy, zapraszam was tam bardzo serdecznie. Link w opisie, link również znajdziecie na stronie głównej kanału. Co do odcinka, ostatnio trafiliśmy do wieży kręgów, do wieży Majinów. No i okazuje się, że sytuacja jest bardzo nieciekawa, bo pojawiły się tutaj znikąd demony i wynaturzenia, i templariusze w ogóle nie są w stanie ogarnąć całej tej sytuacji. Na pomoc przychodzimy my, szarzy strażnicy, znaczy ja jestem szarym strażnikiem, no i Alistar, a reszta to reszta po prostu. Okej, okay, moi drodzy, co do ostatnich wydarzeń, po tym jak zakończyliśmy misję fabularną z elfami, z sojuszem z elfami, no to pisaliście w komentarzach, że warto porozmawiać z Lelianą. Oczywiście my byliśmy w obozie, no ale też wiadomo, nie będziemy mieli czasu, żeby pogadać ze wszystkimi za jednym zamachem, więc po prostu te rozmowy rozkładam, wiecie, tak w czasie, że w pewnym momencie rozmawiamy z jedną postacią, bądź z dwoma konkretnymi postaciami, później za parę odcinków znowu spokojnie z Lelianą jeszcze pogadamy na pewno, także jeszcze to sobie ogarniemy wszystko. A tymczasem chciałabym, jak już tutaj jestem po prostu, jak już dotarłam do tej wieży kręgów, to chciałabym się po prostu tą misją zająć, że nie wracać, nie wychodzić stąd, jak ja tutaj dopiero weszłam, tylko jednak zająć się tą misją i dopiero jak ją skończymy, to ogarniemy inne poboczne rzeczy. Także spokojnie, na pewno nic nie ominiemy, niczego nie przegapimy. Dobra, oni powiedzieli. No właśnie, oni powiedzieli, że jak tylko przekroczymy te drzwi, no to póki nie wrócimy tutaj z zaklinaczem, to będziemy odcięci od tego miejsca, nie będziemy mogli tutaj wrócić, nie wpuszczą nas. Co inni mają dla nas do powiedzenia? Kwatermistrz. I wish this were over. We're running low on supplies and I don't know how much longer we'll last. Czy potrzebujesz pomocy? We need the abominations and demons out of this place, if that's what you mean. If you have anything to trade, that would be helpful too. No dobra, zobaczmy. Chociaż ja ostatnio ogarniałam, ale nie, coś tu jeszcze zdobyliśmy. O, wiesz co, możemy sprzedać całe śmieci, jakie tutaj mamy i mogę ci sprzedać tą tarczę i ten longsword też ci mogę sprzedać, bo mi się raczej nie przyda. Nie wiem, te buty też mogę ci sprzedać. W ogóle jestem ciekawa, czy on przypadkiem nie ma tutaj... Dobra, jestem ciekawa, czy on przypadkiem, jeżeli chodzi o crafting, czy on przypadkiem nie ma tutaj tego, czego ja bym potrzebowała do stworzenia sobie tych okładów. Poczekajcie, wyjdźmy na razie stąd. Morrigan, bo właśnie ja chciałam zobaczyć, co my potrzebowaliśmy do stworzenia tych okładów, wiecie, tego injury kit, tych zestawów do leczenia. Distillation agent, concentrator agent. Okej, okay, on chyba to ma. We're running low on supplies and I don't know how much longer we'll last. Yes. Would you... Tak, tak, tak. Chciałabym pohandlować. Chcę zobaczyć, co ty tutaj masz. Ogniste bomby, ciekawe. O, masz te, to ja to zakupię. Skoro to masz wszystko. No i zobaczmy, co ty tutaj jeszcze masz. Tutaj tom technik tej tajemnych arkanów. Dobra, co ty tutaj masz? Przepis. Przepisy w sumie możemy wykupić, dlaczego by nie? O, o to, właśnie tego potrzebujemy. To kupię wszystkie trzy sztuki, ale potrzebujemy jeszcze tego destylatora. I ty tego nie masz, kurde. Nie masz tego drugiego. Ja nie mogę. Nie masz tego drugiego. No niestety. O, patrzcie na to, patrzcie na to, możemy, dobrze, że ja tutaj zajrzałam, zobaczcie, możemy sobie wykupić plecak, więcej miejsc w ekwipunku, no to wykupmy, patrzcie na to, 100, nareszcie, o kurde, tutaj mamy malachit jako gift, ale nie wiem, czy jest point kupować to, kurde, pięknie, super, że ja tu zajrzałam, no genialnie, mamy już 100 miejsc, no i to mi się podoba, dobra, widzę, że on nie ma tutaj tego, ma jeszcze jakiś tutaj zepsutą fiolkę, jakąś zepsutą miksturkę, ale nie, potrzebujemy czegoś innego, ale on tego nie ma, tego destylatora.
Kurde. Zobaczcie. Sami. Mamy już to, ale potrzebujemy jeszcze tego... Tego destylatora potrzebujemy, no ale on tego nie ma. No nic, no na razie nam starczy to, co my mamy, a później za jakiś czas sobie kupimy. Dokupimy resztę. Czy ja mogę z kimś jeszcze pogadać, Templariusz? Zobaczmy, czy z Gregoirem jeszcze możemy porozmawiać. Może możemy o coś go zapytać. W ogóle, jak to się zaczęło? Perhaps you will find answers in the tower. Jeszcze jakieś pytania? The tower has been quiet for a while. I suppose I have time to answer your questions. Bo nie zadawaliśmy mu pytań, warto zapytać. Jak zostałeś Templariuszem? My history does not concern you. I am sure you have better things to do than pry into someone else's personal life. No dobrze, dobrze, nie chcesz odpowiadać, nie będę naciskać. Szczerze, nie za bardzo mnie to obchodzi, jak zostałeś Templariuszem, bo to mi w niczym się nie przyda. Templariusz w dokach był trochę dziwny. He's generally a good lad, but a little strange, yes. He should probably be in Denerim, but I could spare no one else. Nie czujesz się winny, że chcesz pozbyć się tutaj wszystkiego, zabić, zniszczyć wszystko? Do not misunderstand. I do not want to do this. I do, however, see that the right of annulment may be necessary. An unprepared village or town would be devastated should even one abomination chance upon it. We cannot allow it. And the mages, if any live, I do not know what they may have become. We may have to kill them to be certain. Dobra, no to wszystko. Okej. Okay. Tu jeszcze jest jakiś Templariusz. Stay away from the tower if you value your life. Dobra, tam leży ranny Templariusz. Więcej już nic nie zrobimy, przechodzimy. No i zamykają rzeczywiście. O, szty w życiu. No dobra, zajmijmy się tym zadaniem. W ogóle czy my z tego wątku fabularnego mamy jakieś poboczne rzeczy? Plaga, Broken Circle. No, zamknął drzwi za nami. Więżąc nas wiesz, no to i tak się nie wydostaniemy już. Nawet jakbym chciała wrócić teraz do obozu, to niemożliwe. No ale tak jak mówiłam, na wszystko jeszcze przyjdzie czas, wszystko jeszcze zdążymy zrobić po zadaniu fabularnym. Blackstone Irregulars tutaj chyba trzeba będzie... Aha, tutaj jeszcze w mroźnych grzbietach musimy Tornasa odnaleźć i wrócić po nagrodę za dostarczenie listów z kondolencjami. Dobra, no ale skupiamy się na zadaniu fabularnym. Co tu mamy? Wszyscy nie żyją. Znaczy, wszyscy, tego nie wiemy, ale póki co bardzo dużo osób nie żyje. It is over. Bardzo dużo. Okej, parę stron z dziennika. Mamy też nowe zadanie, no to sprawdźmy. Co za nowe zadanie? Circle of Magi, krąg Maginów. Watchguard of the Reaching. Okej, okay. Ten chaos w wieży pozwolił pewnemu uczniowi, czy też uczennicy, natknąć się na coś starożytnego, ukrytego. Znaleźć wszystkie jego notatki, żeby odkryć prawdopodobny sekret wieży. Odkryć ten sekret. No dobrze, będziemy się rozglądać za tymi notatkami. Może coś ciekawego znajdziemy. Okej, okay. Srebrny kielich. Na razie jest spokój, ale już nie mogę się doczekać, kiedy natkniemy się na Wyn, bo ona będzie przecież naszym... Yes, I suppose I have at that. I find this difficult to comprehend. It is whiny and weak and constantly laughing. Then I guess a romance between you and I is completely out of the question. Hmm? And the attempts at humor. I cannot understand how it is endured. Well, maybe you should ask her why she likes me so much instead of bothering me with it. It has a loud mouth. Why its head has not been crushed already is hard to imagine. Or maybe you just happen to figure she likes me a lot more than you. Don't be foolish. Yes, I thought so. Just watch your step, or I'm totally telling. I'm going to stand over here now.
Ojejku, słuchałam tej rozmowy przez cały czas. No genialne, genialne. Shale i Alistar, naprawdę super rozmowa. Oczywiście no, Sifa sobie wyczaruje już, żeby mieć go. Już teraz. Shale tutaj wspomniała o tym, że Alistar troszeczkę się zbliżył ostatnio do nas. Ojejku, patrzcie na to. Wszędzie leżą martwi templariusze i martwi magowie. Dobra, mamy kolejne pomieszczenie. O, patrzcie, znowu taka skrzynia. Okej, kolejne strony dziennika. No i pięknie, to mi się podoba. Na razie jest spokojnie, na razie jest cichutko. Kolejna skrzynia. Patrzcie na to, jest spot. O, mamy nowy wpis w kodeksie, ale to jeszcze chyba nie wszystko. Jeszcze musimy trochę więcej tych notatek znaleźć. To by było już za proste, gdyby w dwóch pomieszczeniach, które są obok siebie, już byśmy tyle znaleźli, żebyśmy już byli w stanie zadanie ukończyć. Jest Wyn! Spójrzcie na to! It's you. No, come no further. Grey Warden or no, I will strike you down where you stand. Wyn, co ty tutaj robisz? I am a mage of the Circle. More importantly, why are you here? The Templars would not let just anyone by. Pomagam Gregoire'owi. Znaczy, przyszłam tutaj właściwie w poszukiwaniu magów. And you were told that the Circle was in no shape to help you, I suppose. So why did the Templars let you in? Do they plan to attack the tower now? Nie, czekają na posiłki. So Gregor thinks the Circle is beyond hope. He probably assumes we are all dead. They abandoned us to our fate. But even trapped as we are, we have survived. If they invoke the right, however, we will not be able to stand against them. No i tutaj widzę, że Wyn ma czerwony kostur. Właśnie, Wyn miała w książce, pamiętam już, tylko to już dawno troszeczkę było, ale pamiętam, że w książce było opisywane, że ona właśnie miała dwa kostury. Jeden był taki cały biały, bielutki, a drugi był właśnie chyba czerwony, jeśli się nie mylę. Okej. Co tutaj się stało? Let it suffice to say that we had something of a revolt on our hands, led by a mage named Uldred. When he returned from the battle at Ostagar, he tried to take over the Circle. As you can see, it didn't work out as he had planned. I don't know what became of Uldred, but I am certain all this is his doing. I will not lose the Circle to one man's pride and stupidity. Nie kojarzę tego gościa, jaki Uldred. Więc... Co zamierzasz? I erected a barrier over the door leading to the rest of the tower, so nothing from inside could attack the children. You will not be able to enter the tower as long as the barrier holds, but I will dispel it if you join with me to save this circle. Musimy uniknąć niepotrzebnej rzezi. Yes. Even if we cannot eliminate all the demons and abominations, together we could lead the survivors out. Once Gregor sees that we have made the tower safe, I trust he will tell his men to back down. He is not unreasonable. Ale on powiedział, że zobaczy... Właściwie zrobi to, jeśli zobaczy pierwszego zaklinacza. Then our path is laid out before us. We must save Irving. Czyli on jeszcze żyje, tylko że musimy go uratować. Czy dzieci będą bezpieczne tutaj? Petra and Kenan will watch them. If we slay all the fiends we encounter on our way, none will get by to threaten the children. Okej, myślę, że to pomoże, to zadziała. This preachy schoolmistress to rescue these pathetic excuses for mages. They allow themselves to be corralled like cattle, mindless,
Now their masters have chosen death for them, and I say, let them have it. Mogłaś też być jedną z nich, tak naprawdę, jeśli wszystko potoczyłoby się inaczej. Pomożemy Wynę. Dlaczego grozisz Kręgowi? Wstrzymaj swój język, Harpio. Będziesz robić to, co mówię. Mogłabyś być na ich miejscu, wiesz, gdyby wszystko potoczyło się inaczej. Had my mother not shielded me from the Templars, so I am to show sympathy. My mother often said that things are the way they are because they could not have been any other way. I always questioned this. Do what you wish. I care not. Ojejku, twoja hojność nie zna granic. Dobra, dzięki, Morgan. Petra, Kenan, look after the others. I will be back soon. Wynn, are you sure you're all right? You were so badly hurt earlier. Maybe I should come along. The others need your protection more. I will be all right. Stay here with them. Keep them safe and calm. Miej wiarę, no nie wiem. No dobra, ruszajmy. If you are ready, let us go end this. Dobra. Win, no i mamy win, bierzemy win. Oczywiście win musimy wziąć. Super, w końcu mamy win, cieszę się, ale to jeszcze nie są wszyscy. Jeszcze będziemy mieli jeszcze jednego towarzysza, którego zdobędziemy w Orzamarze. Póki co mamy już większość, więc tak, na pewno wezmę Wynn, na pewno wezmę Morrigan jako drugiego maga ofensywnego, bo ona, Wynn jest bardziej magiem uzdrowicielem, supportem, medykiem i tak dalej, healerem. No i weźmiemy Shale. Shale ogólnie w książce ma bardzo fajne relacje z Wynn, one się naprawdę bardzo lubią. No i pięknie, mamy Wynn, cudownie. Dobra. Okej, okay, sprawdźmy. Out with it. Sprawdźmy Wynn, co ty tutaj masz? Zaklęcie uzdrawiające, dobra. Co ty masz za zdolności? Też możesz zielarstwo tutaj ogarnąć, no dobrze. W sumie można by było miksturek trochę potworzyć. Dlaczego by nie? Yes. Możemy. Możemy trochę miksturek potworzyć. No i tyle, no i więcej ja tutaj nie widzę żadnych innych opcji. Co tutaj masz, co może być użyte? To... No i tyle, dobra. Zobaczmy, czy możemy pogadać jeszcze z paroma osobami. Petra. Look after her, will you? Spokojnie, będę, jak najbardziej. I don't know if she's up to this, especially not after... I just worry. Po czym takim, o co chodzi? I was on my way down to the library, when I heard screaming, and a demon came around the corner. Its eyes were afire with evil. I was certain it was my death come upon me. I think I screamed. I was so afraid. And then Wynn was there, in front of me, shielding me. It was light and fire, blood and chaos. When it was over, the demon was dead, but Wynn wasn't moving either. I was so afraid she was... gone. Ona mówi o niej, a ona stoi tutaj zaraz obok nas, za naszymi plecami. Najprawdopodobniej była ogłuszona. She stirred and coughed. I don't know what I would have done if she had died for me. Cieszę się, że przetrwała. Just look after her, all right? She might be completely fine, but then again, maybe she didn't come away from that totally unharmed. Tak, tak, przestań mnie zamęczać. No, spokojnie, będzie bezpieczna obok mnie. And thank you again for helping us. Dobra. Z kimś jeszcze możemy pogadać? Kinon. It's good to see that some wardens survived. We are sorry for the loss of your comrades. Loghain jest tutaj tym, którego musimy winić, zdradził króla Kaelana. You heard about Loghain. I would never have imagined the Tarn a traitor.
Skąd się o tym dowiedziałeś? Jak o tym się dowiedziałeś? She told us everything upon her return. But why speak of things past? Be careful in there and stay safe. Dobrze. Have you ever seen an abomination? Tak, widziałam. Kaylee, zobaczmy, pogadajmy z nią. I don't suppose this is what you expected the circle to be like, is it? Jestem bardzo zaskoczona, to się nie dzieje aż tak często. This is our punishment for being mages. That's why the Templars have to do away with us. Their swords are like the sword of mercy that sent Andraste back to the Maker. No to jest jedna możliwość, tak? Jaką możemy to po prostu ubrać, tak? W jakie słowa możemy to ubrać, no ale nie każdy tak od razu zaraz myśli. Można też inaczej to postrzegać. To jest jeden sposób, żeby to określić. Only then can we be cleansed of our wickedness. Skoro tak mówisz, may we abandon our tainted bodies to find peace with the Maker. Babka ewidentnie nie jest zadowolona z tego, że jest magiem. I am done. Nie rozumiem jej. O, nie powinna tak. Here we are. I'm somewhat amazed at myself for having kept it in place this long. Zaraz, ale tam było jeszcze jedno przejście. Może ona to usunąć. Zaskakujące, to bardzo, bardzo, bardzo fascynujące, zaskakujące. Zrobiłaś to, co musiałaś, Ben. Byłem bardzo weary at times, but I had to stay strong to keep us safe. Be prepared for anything. I do not know what manner of beasts lurk beyond this barrier. Are you ready? Poczekaj, jeszcze nie jestem gotowa. I suppose it would be prudent to take some time to plan our strategy. Czekaj, bo ja jeszcze chciałabym zobaczyć, co my mamy tutaj. Impossible. Aha. Aha, jakaś niewidzialna siła trzyma te drzwi, że są po prostu zamknięte. Poczekajcie, bo ja jeszcze zdobyłam... W ogóle sprawdźmy ekwipunek Byn. Byn, czy ona ma jakiś lepszy staw niż to, co ja przed chwilą zdobyłam. Tak, ona ma lepszy staw. To jest... a co to jest za torba, którą ona tutaj ma? Dobra, czekajcie, to ten staw usuniemy. Możemy dać jej te skórzane rękawiczki. Nie mam tutaj chyba nic więcej. O, możemy dać jej to. Co to jest? Tylko dla Wyny, to jest po prostu pas. Ona dostaje plus 2 do magii, ale możemy dać jej to, ten naszyjnik Atrasa plus 4% odporności na zaklęcia. I tyle. Tyle. Dobra. No dobra, no to myślę, że przechodzimy. Tak, jestem gotowa. Zniszcz barierę. No i przechodzimy. Już widzę gdzieś tam pierwszych przeciwników. Zapiszę się po tym wszystkim, bo save był na samym początku odcinka, autosave był zaraz po przejściu przez drzwi. No, gra mnie autosave'uje, ale wiecie, wolę zrobić manualnego save'a, bo później gra może, kurde, nie wczytać z automatycznego. O, ja nie mogę. I shall do it. Pięknie pokonaliśmy ich. Dobra, tu mamy 100 z książek. Bardzo ładnie sobie poradziliśmy, naprawdę nieźle. Znowu 100 z książek. Nowy quest, to kurde. Sporo tych questów. Dobra, co my tu mamy? Ok,
dalej. Tutaj upartą starszą kobietę spotkaliśmy, czyli właśnie Lynn. No i ja bym chciała zobaczyć ten drugi właśnie quest. Znaleźliśmy książkę o wiedzy tajemnej, o robieniu, odprawieniu różnych rytuałów. Że to by było bardzo niemądre i bardzo niebezpieczne, gdyby ktoś odprawiał tutaj takie rzeczy w bibliotece, tak? Że ta książka leży w bibliotece, no ale nic więcej nam to nic nie mówi. Okej, tu mamy sztylet, ale ten sztylet chyba będzie słabszy. Z Veridium, no tak. Więc jego możemy się pozbyć. No i tak, tutaj to już jest wszystko, wszystko. No to lecimy dalej. Zaraz będziemy mieć gdzieś kolejnych przeciwników. Kolejne ciała żołnierzy. Są to oczywiście ciała templariuszy, ale... O kurde, a tu mamy miejsce przywołania. Czyżbyśmy mogli odprawić jakiś rytuał tutaj? Chyba tak. O, kolejne notatki. Sprawdźmy. Miejsce przywołania. Coś przywołaliśmy. Co to jest? No i pięknie, ja sporo oberwałam, ale naprawdę solidnie ich tutaj położyliśmy. Dobra, tutaj mamy chyba miejsca przywołań. Dobra, przywołanie. Wow, 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 czekajcie. A nie. Aha, tutaj jest przywołanie drugiego, a tu jest przywołanie pierwszego. Poczekajcie. Może z którędy my w ogóle przyszliśmy? To teraz to już nie wiem. Dobra, poczekajcie. Ja muszę się ogarnąć, skąd my przyszliśmy, bo ja już naprawdę nie mam pojęcia. Nie, wydaje mi się, że stamtąd my przyszliśmy, bo... Tak, wydaje mi się, że stąd my przyszliśmy, ale tutaj... Aha, no tak, stąd przyszliśmy. Tutaj mamy parę rzeczy. Tak, stąd przyszliśmy, tu mamy parę rzeczy. Filakterium. Z którymi możemy wejść w interakcję, tylko nie wiem, czy ja to dobrze robię, czy to coś daje. Przywołaj pierwszego. Przywołaj drugiego. Przywołaj trzeciego. Okej, ja nie wiem, czy to coś nam daje tutaj. Jakiś bestiariusz. To jest wszystko powiązane chyba z tym zadaniem, ale tutaj ja wszystkiego dotknęłam i nic się nie wydarzyło. A tam na środku mamy przeciwników. Okej. Okay. Znaleźliśmy książkę tutaj z arkanami z odprawieniem rytuałów. Jak to będę musiała jeszcze ogarnąć. Zaraz będziemy kończyć odcinek, ewentualnie ogarnę to po prostu poza nagraniem. Mam tutaj naprawdę sporo notatek, książki. No ja to będę musiała ogarnąć poza nagraniem, o co z tym chodzi. Przyzwanie trzeciego. Może o to chodzi, że wszyscy mają... stać w tych miejscach. No nie no. No nie no, nie chcą stać w tych miejscach. Kurde no. Kurczę no.
Nie mam pojęcia, o co tutaj może chodzić. Ja będę musiała to sobie rozkminić poza nagraniem. Także moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek. W następnym odcinku ja to rozkminię po prostu poza nagraniem, o co chodzi z tym rytuałem. Czy tutaj trzeba to do tego, tych rzeczy po prostu dotknąć w jakiejś konkretnej kolejności. Co tutaj dokładnie trzeba zrobić w tym rytuale, bo tutaj ewidentnie coś jakoś trzeba to ogarnąć. No i wtedy przejdziemy sobie tamtymi drzwiami. Więc ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Spotkaliśmy Lynn. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli seria wam się podoba. Jeżeli czekacie na więcej, oczywiście zachęcam do zajrzenia na nasz serwer Discord. Link znajdziecie w opisie, jak i na stronie głównej kanału. To wszystko, trzymajcie się ciepło, pa, pa!